Hej kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Przystępujemy do odpowiedzi na Wasze szybkie pytania, które zostały nadesłane w ostatnim czasie. Te osoby, które chcą przesłać swoje pytania, robimy to, kochani, drogą mailową. Mail do mnie zawsze znajduje się w opisie pod filmem. Wystarczy ten opisik rozwinąć, albo też wersja dla leniwych, czyli w przypiętym komentarzu. No jak nie zapomnę, ale staram się nie zapominać. Jak to wygląda? Jedno pytanie płatne w wysokości 10 zł powoduje, że macie możliwość zadania jednego pytania gratisowego. I to niezależnie od tego, ile sobie tych płatnych pytań zamówicie. Czyli przykładowo, ktoś zamawia 3 pytania płatne, w związku z tym przysługują mu dodatkowo 3 pytania darmowe. Każdorazowo jakby tutaj pula zwiększa się dwukrotnie. Ja już sobie tasuję karty, żeby było szybciej. Natomiast pytania staramy się formułować, kochani, w sposób jak najbardziej prosty, jednoznaczny, żebym nie musiała się domyślać, co autor miał na myśli. No bo jak ja nie będę wiedziała, to karty też mogą nam nie odpowiedzieć dobrze, albo ja po prostu mogę to nieprawidłowo zinterpretować, nie wiedząc do końca, o co Wam chodzi. Przesyłamy oczywiście swoje imię, datę urodzenia, jeśli pytamy o inne osoby, imiona, daty urodzenia osób trzecich, z tym, że o osoby trzecie pytamy tylko i wyłącznie w kontekście siebie, nie z ciekawości, bo chcemy coś tam wiedzieć o jakiejś tam osobie. No i to tyle, więc już wszystko wiecie w teorii, jak to wygląda, a teraz zobaczycie, jak to wygląda w praktyce. I w praktyce karty wysypują się na stół. No to są te duże nieporęczne, więc one często właśnie tak się wysypują, bo ja tutaj jednym okiem zerkam na laptop, dlatego że tam mam Wasze pytanka, a jednym okiem po prostu patrzę na karty. Dobrze, pani numer 103. Jak widzicie, każdy ma swój numerek. Nie podajemy tutaj żadnych danych, nie ma żadnych przecieków. Każdy pozostaje anonimowy. Pani numer 103 i Pani tutaj pyta o relacje z Panem, a w zasadzie o pewne sprawy z tym Panem związane. No tu jest silne połączenie karmiczne pomiędzy Państwem. Pani jest starą duszą, Pan jest młodą duszą. Pani jest taką swego rodzaju nauczycielką duchową, ale też jako stara dusza 33 mistrzowska. Pani bierze na siebie no, duży ciężar, takie naprawdę trudne doświadczenia w związku z tym mężczyzną. I teraz tak, będzie rozprawa karna przeciwko niemu. Pierwsze pytanko, jak ta pierwsza rozprawa potoczy się dla mnie, czyli dla Pani. Jak ta pierwsza rozprawa się dla Pani potoczy? Jak ta pierwsza rozprawa karna potoczy się dla Pani? Jak to dla Pani będzie wyglądało? Optymistycznie, czy też nie do końca? No zazwyczaj pewnie na pierwszej rozprawie się to nie wyjaśni, znając życie, bo zazwyczaj tak to bywa, ale zobaczmy, czy tutaj będzie ta rozprawa dla Pani korzystna. Jak to będzie, jeśli chodzi o Panią? Czy ta rozprawa będzie dla Pani rozprawą korzystną? No wygląda na to, że tak. Tak, jak najbardziej, bo tu są same pozytywne karty. I nie wiem, czy jest taka szansa w ogóle, czy by Pani chciała, ale no tutaj mi się pokazuje coś takiego, że być może będzie jakaś ugoda zawarta. Być może tutaj ten Pan będzie chciał się dogadać z Panią w jakiś sposób. Wygląda na to, że to będzie szczerze. Także no dla Pani ta rozprawa powinna się zakończyć bardzo pozytywnie. Czy Pani będzie chciała skorzystać z takiej opcji, żeby tu się dogadywać, czy po prostu gdzieś tam forsować swoje, to i tak powinna Pani być na wygranej pozycji. Tu jest karta równowagi, proszę sobie zobaczyć. Nawet to jest taka karta przypominająca kartę sprawiedliwości, czyli taką sądową. Tutaj mamy wagę, szale wagi w idealnej równowadze, więc powinna Pani być zadowolona, nie zostanie Pani pokrzywdzona. Tym bardziej, że tutaj jeszcze mamy królową pentakli. Gdyby chodziło o jakieś sprawy pieniężne, odszkodowaniowe, czy jakiś podział majątku jeszcze pomiędzy Państwem, to też wygląda dla Pani bardzo korzystnie. Są jakieś wątpliwości, nerwy z Pani strony, ale myślę, że niepotrzebnie, że tutaj ta rozprawa może przebiegnąć dużo bardziej pozytywnie, aniżeli się wydaje.
I drugie pytanko. Czy uda mi się udowodnić jego winę? Czy uda się pani udowodnić jego winę? Dobrze. Czy uda się pani tutaj udowodnić winę męża? Czy uda się udowodnić jego winę? Zobaczmy. Czy uda się udowodnić jego winę? Jak to będzie wyglądało? Czy uda się udowodnić jego winę? Zobaczmy. No tutaj karty znowu są bardzo, bardzo pozytywne. No, jak to powiedziałam, to pokazała się dziewiątka mieczy i król mieczy, ale to są w negatywie. No, powiem tak, bo zasadniczo znowu mi się pokazuje dwójka buław, która mogłaby sugerować jakąś ugodę. Myślę, że miałaby pani szansę udowodnić winę jak najbardziej, natomiast no nie wiem, czy pani będzie chciała, że tak powiem, się w to bawić, bo ta sprawa mogłaby się szybko zakończyć, gdyby tutaj doszło do jakiegoś porozumienia, zadośćuczynienia, gdyby się zobowiązał na przykład, powiedzmy, trzymać od pani z daleka i ewentualnie wpłacić jeszcze jakieś odszkodowanie, no to sprawa mogłaby się bardzo szybko zakończyć. Tak to przynajmniej się pokazuje. Natomiast no myślę, że jeżeli pani będzie chciała dalej, że tak powiem, brnąć w sprawę i udowadniać winę, to też to powinno się pani udać. Tam była karta gwiazdy, no więc jakkolwiek by pani tutaj nie pokierowała tą sprawą, to powinno się udać. A ma pani dobrego adwokata, z tego co widzę. Jeżeli jest przy pani jakiś tam adwokat prawnik, mężczyzna, bo pokazuje się w Królu Kielichów bardzo taki empatyczny, współczujący, potrafiący pokierować odpowiednio tą sprawą. Także myślę, że jak najbardziej są szanse na pozytywne rozstrzygnięcia dla pani. Pani numer 104, pani numer 104, i tutaj też pytamy o relacje. Pani jest numerologiczną piąteczką, pan szósteczką i z tego nam wychodzi wibracja dwójki dla tego związku, dla tej relacji. Dobre partnerstwo, może być fajne dogadywanie się, porozumienie, natomiast czasami wibracja dwójki pokazuje nam takie wahania, czyli ktoś jest niezdecydowany, ktoś nie umie w tej relacji podjąć decyzji, czy wchodzę w to, czy nie wchodzę. No i zobaczmy, jak tutaj będzie brzmiała odpowiedź na pani pierwsze pytanie. Czy ten pan panią kocha? Czy ten pan panią kocha? Czy są jakieś uczucia żywione do pani? Zobaczmy, czy ten pan kocha panią. Zobaczmy, jakie są tutaj jego uczucia do pani. Czy on panią kocha? Mamy koło fortuny, mamy ósemkę pentakli, mamy dwie buławki. No jego tutaj do pani bardzo mocno ciągnie, bo tu być może jakieś sprawy karmiczne, coś z poprzednich żyć takiego, że tak powiem, niedokończonego. Dziewiątka pentakli, bardziej karta singla. No, on tutaj czuje się do pani jakąś magnetyczną siłą, być może przyciągany, chociaż tego nie jest w stanie pojąć. Czuje się troszeczkę, jakby nie miał wyjścia. Tutaj karta rydwanu, więc rzeczywiście przyciąganie może być mocne. Czy kocha? No, ja tutaj nie widzę jakichś takich, powiedzmy, na ten moment mocnych uczuć z jego strony. Bardziej właśnie jakby coś karmicznego pchało go do pani, bo jest też ósemka pentakli, coś takiego tutaj do przepracowania się pokazuje. Czy on jest pani bliźniaczym płomieniem? To jest drugie pytanie. No nie wiem, co karty nam tutaj odpowiedzą, bo to jest takie pytanie, które zasadniczo wymagałoby trochę głębszej analizy. To nie jest taka prosta, jednoznaczna odpowiedź. Poza tym, no, bardzo, bardzo rzadkie są tego typu relacje. Więc zasadniczo w 99 przypadkach na 100 od razu należy bliźniaczy płomień wykluczyć. Ale, no, oczywiście zdarzają się takie sytuacje, kiedy faktycznie mamy do czynienia z bliźniaczym płomieniem. Ja bym powiedziała, że to bardziej coś karmicznego, ale zobaczmy, czy ten pan jest pani bliźniaczym płomieniem. Czy ten pan jest pani bliźniaczym płomieniem? O, aż karty wyskoczyły, te oczy wielkie wyskoczyły. Czy ten pan jest pani bliźniaczym płomieniem? Czyżby karty nam nie chciały tutaj odpowiedzieć, skoro się rozsypują? Zobaczmy, czy ten pan jest pani bliźniaczym płomieniem? Dziesiątka pentakli, dwa miecze nam się pokazują. Mamy tutaj arcykapłana. Mamy tutaj sprawiedliwość, rycerza, pucharów,
i kartę diabełka. No, ja widzę to nadal mimo wszystko jako karmiczną relację. I to taką trochę może być nawet toksyczna w pewien sposób za jakiś czas. Karta sprawiedliwości, no karta karmiczna. Dziesiątka pentakli, też koniec jakiegoś cyklu. Tutaj też to będzie taka relacja prawdopodobnie obarczona licznymi wątpliwościami. Tu jest silne połączenie duchowe, no bo jest ten arcykapłan, ale raczej właśnie to karmiczne połączenie, tak ja bym to widziała, bo tutaj w kolejnym rozkładzie kolejna karta karmiczna się potwierdziła, także ja myślę, że nie jest to bliźniaczy płomień. Bardziej widziałabym tutaj relację karmiczną jednak. Dziękuję Panią bardzo serdecznie za uwagę, dziękuję wszystkim, którzy oglądali, pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.